Wyobraźcie sobie sobotni poranek, zaczyna się weekend, wszystko zapowiada się dobrze, podchodzicie do komputera i myślicie hmm, może zainstaluję tego całego Linuxa, może mi się spodoba. Więc odpalacie waszą machinę zagłady i wpisujecie 10 najlepszych dystrybucji Linuxa dla początkującego. Wchodzicie w pierwszy link i widzicie Elementary OS. Czytacie, że jest ona przyjazna dla nowego użytkownika, wygląda jak macOS, no i jest bardzo stabilna. Czego chcieć więcej? Więc wchodzicie na stronę pobierania, uruchamiacie instalator, a tu co? Nie działa. Próbujecie drugiej opcji nazwanej Save Graphics i teraz wszystko działa. Przechodzicie przez kroki instalatora, system się Wam instaluje, uruchamiacie go, a tu co? System działa, ale nie ładuje interfejsu użytkownika? Szperacie przez parę godzin w internecie, znajdujecie masę poradników, z których nic nie rozumiecie, aż tu nagle doczytujecie, że trzeba odpalić system w Recovery. Więc robicie tak jak napisali i... O, coś tam działa. Zgodnie z poradnikiem wchodzicie w dedykowaną aplikację do instalacji sterowników, ale jak to? Nie ma sterowników do karty graficznej? Ponownie uruchamiacie przeglądarkę i znajdujecie poradnik do instalacji sterowników z poziomu terminala, więc je instalujecie i okazuje się... To bardzo szybkim i prostym zadaniem, wbrew tego, co myśleliście. Uruchamiacie system ponownie i tu niespodzianka uruchamia się w trybie standardowym. Logujecie się i wszystko się dziwnie zacina, a myślicie, no dobra, może coś robi w tle i zaraz przestanie. Uruchamiacie sklep z aplikacjami i okazuje się, że nie ma tam żadnej aplikacji, z której korzystacie. Siedzicie kolejne parę godzin, rozkminiając jak zainstalować aplikację i nagle widzicie wasze zbawienie nazwane Flatpakiem. Instalujecie to i co? Aplikacji robi się nagle dużo, ale co z tego, jak wasz system robi jakieś dziwne artefakty i się zacina? W tym momencie usuwacie Linuxa i instalujecie wasz poprzedni system. A jak takiej sytuacji uniknąć? No, nie wybierając Elementarii OS, żeby nie zostawić Was bez niczego, dam Wam dwie dystrybucje, które są przyjazne dla nowych użytkowników. Pierwszą dystrybucją jest Linux Mint. Myślę, że jest to ta dystrybucja, którą poleci znaczna część użytkowników na start. Przejrzysty, ala Windowsowy interfejs, sklep z aplikacjami, gdzie aplikacje faktycznie są. System nie wymaga reinstalacji przy aktualizowaniu do najnowszej wersji w porównaniu do Elementarii OS. Aplikacja do instalacji sterowników działa. No jest to jedna z najpopularniejszych dystrybucji Linuxa, gdzie wsparcie społeczności jest ogromne, więc o to też raczej nie musicie się martwić. Drugą moją propozycją jest Zorin OS. Myślę, że też sporo osób tą dystrybucję poleca. Posiada ona cztery wersje, w tym jedną płatną Core Pro, Lite oraz wersja edukacyjna. Wersja Lite zostanie porzucona wraz z systemem Zorin OS 18, co nie zmienia faktu, że tak jakoś do 2030 roku, jak nie dłużej, dla tej wersji wsparcie będzie. Na temat ugegłacyjnej de facto nic Wam nie powiem, bo osobiście jej nie używałem. Wersja Core oraz Pro są do siebie bardzo podobne. Główne różnice to parę dodatkowych motywów w wersji Pro, ale i tak można je bez większego wysiłku zrobić samemu w wersji Core. Support ze strony deweloperów, którego w wersji Core nie ma. Wszystkie wersje posiadają aplikacje do instalacji sterowników, sklep z aplikacjami, dystrybucja jest stabilna i ja osobiście ani z nią, ani z Linuxem, Mint... Nie miałem żadnych problemów. A i jeżeli używacie Elementary OS i wszystko u Was działa, to naprawdę super, używajcie jej. Problemy, które ja tu tutaj wymieniłem, mogą być też spowodowane, że dystrybucja nie polubiła się z kartami od NVIDII. I zarówno na kartach Intela jak i AMD tych problemów być nie musi.